sędzia nie zdobył bramki, rzut karny mocno kontrowersyjny, czy tam był faul z polu karnego, czy nie był? Ja tam byłem bardzo blisko tego i uważam, że był rzut karny. To nie ma się co tłumaczyć, bo moim zdaniem był. Dla was druga porażka na własnym stadionie. W pierwszej kolejce ulegliście Górnikowi, teraz Widzewowi, no nie awansowaliście w tym. No nie awansowaliśmy, na pewno szkoda tego meczu, bo gdybyśmy dzisiaj wygrali, to byśmy byli już spokojni. Spokojną jesień byśmy mieli, ale tak to jeszcze jest cały czas nerwówka. Mamy 12 punktów, ale gramy dalej. Zostało nam jeszcze 7 kolejek i jest tyle dużo punktów do zdobycia. Dziękuję bardzo. Nie zostało nic innego, tylko dołożyć tam nogę do tego podania. No tak, tak sobie zakładaliśmy na samym początku meczu, że musimy grać blisko siebie i wychodzić z fajnymi kontrami. To nam się udało w pierwszej połowie. Tak wyszliśmy bodajże 3-4 razy. Mogliśmy też, jakby Alex wcześniej dograł, bo mógł Benowi dograć lub mi, a wcześniej. I na pewno, tak pan mówi, że graliśmy blisko siebie w pierwszej połowie, wozić z tymi kontrami, tak nam się udało przede wszystkim bramkę strzelić. No, fajne podanie Alexa. No trudno, no, trzeba było dołożyć tą nogę i padła bramka, no ale w drugiej połowie no to troszeczkę inaczej zagraliśmy i to spodobało, że Piast nas troszeczkę przycisnął. Tak mówię, no, w tą drugą połowę troszeczkę źle weszliśmy i Piast nas troszeczkę zdominował. Strzelił bramkę na 1-1 i wiadomo, no, jak ktoś strzela bramkę na 1-1, to te skrzydła troszeczkę rosną i nabierają tempa. I to Piast chciał wykorzystać, chciał pójść za ciosem, ale ten cios ostatni to my żeśmy zadali i te 3 punkty naprawdę ciężkie z tego terenu wywozimy. Tak, no, przegraliśmy 2 mecze i chcieliśmy się zrehabilitować tym meczem akurat tutaj w Gliwicach. I naprawdę o te 3 punkty dzisiaj bardzo ciężko pracowaliśmy, bo w drugiej połowie, w tych trudnych momentach byliśmy razem z zespołem i broniliśmy się, a przede wszystkim ten cios zadany już w 90 minucie to nasza nagroda, tak? Za to, że biegaliśmy, że walczyliśmy jeden za drugiego, oddaliśmy serce i to nam dało, że wywozimy stąd 3 punkty.